Irak Saddama Husajna, część pierwsza. Przez dziesiątki lat mieszkańcy Iraku Saddama Husajna wypowiadali swe prawdy szeptem, a ich oczy opowiadały własne historie. To dawało jakąś ochronę przed Saddamem Husajnem i jego rządami terroru. Wyrzucę wszystkich spiskowców z partii. Przysięgam Bogu, jeżeli usłyszę, że któryś z was mówi szeptem do obywatela Iraku lub członka partii Baz, potnę go na cztery kawałki własnymi rękami. Powiedzenie prawdy o wielu twarzach tego bezwzględnego dyktatora owocowało często torturami lub śmiercią. Po inwazji koalicji w 2003 roku Irakijczycy zaczęli otwarcie mówić o swoim przywódcy. Choć niektórzy nadal przedstawiają swe relacje anonimowo, obawiając się kary i pamiętając o brutalnej spuściźnie Saddama. Jako młodzieniec Saddam Hussein chciał mieć tylko jeepa, porządną strzelbę myśliwską i lornetkę. Kiedy pytaliśmy go, jaką karierę chciałby robić w przyszłości, mówił: chcę mieć tylko te trzy rzeczy. Saddam Hussein nie chciał odgrywać żadnej roli, ale w końcu ją odegrał. Jest dzielny, jest wierny swojej religii i swojej ojczyźnie. Jest hojny i nie godzi się na niesprawiedliwość wobec ludzi. Prawdę mówiąc, zalecał wszystkim czytanie. Mawiał: czytaj i poznawaj swoją historię, swoich przodków i religię. Ten wytworny dyktator jest pełen niespodzianek. Morderca członków rodziny, przyjaciół i wrogów, jest także żarliwym czytelnikiem i płodnym pisarzem, autorem kilku bestsellerowych powieści romantycznych. Jego dzieła dają wgląd w umysł tyrana oraz metody, które wyniosły go na szczyt i utrzymały na nim. We władzy nie chodzi o możność niszczenia, tylko o gotowość do wykorzystywania jej bez skrupułów czy dyskryminowania. Jestem wielkim przywódcą, musicie mnie słuchać i nie tylko to, musicie mnie kochać. Ta obsesja absolutnej kontroli nad swym ludem sprawiła, że chciał być w dwóch miejscach naraz. Ten sztukmistrz miał kilku sobowtórów i świat na ogół nie potrafił ich odróżnić. My zdecydowaliśmy się na własnego sobowtóra. Oto on w Saddamowej sali wojny w Pałacu Republikańskim. W przypadku Saddama Husajna to, co widać, nie zawsze pokrywa się z tym, co wiadomo. Aby odnaleźć prawdziwego człowieka, musimy oddalić się od propagandy i mitów, które stworzył. Znikł sprzed samego nosa najpotężniejszej armii świata, uciekając ze swych pałaców nad brzegami Tygrysu w 2003 roku. Mógłby to pewnie opisać w jednej ze swoich powieści. To tak, jakby pisał historię własnego życia. Przygotuj samochód. Po raz ostatni Saddam był oficjalnie widziany jako prezydent w kwietniu 2003 roku, gdy amerykańscy żołnierze wkraczali do Bagdadu. Doświadczony uciekinier wyjechał niezauważony z miasta, które pieczołowicie planował i modernizował. Umiał żyć w ruchu i w przeszłości co najmniej dwukrotnie zdołał przeżyć jako uciekinier. Sztuki przetrwania nauczył się w swojej plemiennej wiosce. Kiedy powrócił do Al-Audży pod Tikritem, gdzie przyszedł na świat w 1937 roku, stwierdził, że wioska jest w znacznym stopniu opuszczona. Wielu członków jego rozległej plemiennej rodziny też się ukrywało. Jakie wspomnienia z pierwszych lat życia wyzwolił w nim powrót do domu? Jego biograficzna powieść Mężczyźni i miasto pozwala się domyślić. Moja matka tuliła mnie i opowiadała historię o przodkach. Była moją szkołą i moim mentorem.
Gdy snuła te opowieści, jej kochane ręce bawiły się moimi włosami. Co to były za opowieści? Może o jego ojcu, którego nigdy nie poznał? Albo o mitycznych arabskich herosach? Jakiekolwiek były, nie uchroniły Saddama przed bolesną rzeczywistością. Kiedy miał 3 lata, matka ponownie wyszła za mąż, a jego ojczym Ibrahim Hassan nienawidził Saddama i słynął z gwałtowności. Sam Saddam niewiele mówi o ojczymie, ale życie w wiosce wywarło na niego wpływ. Najważniejszą cechą ludzi z tej wioski była surowość i srogość, skłonność do przestępstw i napadania na ludzi. Więc, prawdę mówiąc, jego zachowanie było całkiem powszechne w tym rejonie. Przez większość czasu mieszkańcy Al-Audży byli ze sobą skonfliktowani, a jeśli zdarzyła się okazja, walczyli ze sobą. Ojczym Saddama przeklinał naukę, ale mając 10 lat, chłopiec poszedł w końcu do szkoły. Niebawem demonstrował swoją wioskową postawę wobec każdego, kto wszedł mu w drogę. Łobuzy zebrali się dookoła. Przywabiło ich to, że byłem bosy, a ponadto miałem rewolwer. Żeby ułatwić im sprawę i pokazać, jak postępują mężczyźni, wyjąłem ten rewolwer i wycelowałem w ich stronę. Dali mi spokój. Próbował zabić kurdyjskiego nauczyciela, pana Aziza, ale ranił tylko w nogę jego brata, Bashada. Oczywiście winy Saddama nigdy nie udowodniono. Było wiadomo, że kiedy idzie nocą z Al-Audży do Tikritu, ma ze sobą sztylet albo rewolwer. Rabusie z okolicy woleli go unikać. Był gotów walczyć. Był nieustraszony. Zły na nauczycieli, pokłócony z ojczymem Saddam, przeniósł się na stałe do domu brata swojej matki, Haralaha, kiedy miał 10 lat. Jego wuj, dawny wojskowy o poglądach antykomunistycznych, też słynął z gwałtowności, ale czytał książki i Saddam go lubił. Harala wywarł potężny wpływ na rozwój Saddama. Zachęcił go do popełnienia pierwszego z jego znanych morderstw. Do zabicia kuzyna, Saduna Nasseri, miejscowego komunisty. Saddam miał wtedy 22 lata. Okazałem swoje rozgoryczenie zachowaniem tego komunisty. Przyniósł wstyd całej rodzinie Hasanidów i ich pobożności. Był nielojalny wobec państwa i narodu. Do dnia, kiedy Saddam zabił swojego kuzyna Saduna, Harala szydził z niego, nazywał go idiotą. Żartował z Saddama Husajna, mówiąc, że chodzi do szkoły tylko po to, żeby się przejść. Bliska rodzina zabitego za bardzo się bała, żeby oskarżyć Saddama. Plemienny zwyczaj nakazuje rozstrzygać spory w rodzinie, a nie przed sądem. Wiele lat później, będąc u władzy, Saddam otwarcie przyznał się do tego zabójstwa i wypłacił rodzinie Saduna odszkodowanie. Uciekając przed Amerykanami z Bagdadu w 2003 roku, Saddam wiedział, że najwierniejszych zwolenników ma w swoim plemieniu. Gdy jego reżim upadł, prawie połowę nazwisk na amerykańskiej liście poszukiwanych stanowili ludzie z Tikritu. W ciągu minionych lat dał posady tym, których uważał za najbardziej lojalnych. Chcąc poznać Saddama, musisz znać Tikrit. Latem 2003 roku powszechnie uważano, a teraz to się potwierdziło, że to właśnie jest rejon, w którym Husajn się ukrywa. Poznać okupowany Tikrit to poznać strach. Saddam ominął amerykańskie punkty kontrolne. Miejscowi i Amerykanie oskarżają się nawzajem o codzienną przemoc. Ta eksplozja miała zniszczyć amerykańską ciężarówkę.
Otwarta wrogość pomiędzy Amerykanami a mieszkańcami Tikritu jest przekazywana wiernym przez imama w meczecie, za który zapłacił Saddam. O wrogowie litościwego, jak możecie się godzić, żeby ci głupi żołnierze, ci wrogowie, stawali na karkach wiernych? Co zrobili Irakijczycy, muzułmanie i Arabowie reszcie ludzkości, żeby sobie na to zasłużyć? Jaja Ibrahim, wielce szanowany miejscowy kleryk, chodził do szkoły z Saddamem. Hussein mógł zniknąć, ale poczucie utraty i poparcia dla niego jest tu nadal silne latem 2003 roku. Prezydent i najwyższy przywódca, jakkolwiek go nazwiemy, może sobie pogratulować takiej lojalności. W dojściu Saddama do władzy pomogła prezydencka instytucjonalizacja beduińskiej odmiany zasady kija i marchewki. Wujek Saddam słynął w całym kraju z tego, że nieoczekiwanie obsypuje ludzi hojnymi darami i objawami gościnności. Jego sztab przywykł do nieoczekiwanych wyzwań. Pytaliśmy go: panie, ile owiec mamy zabić na obiad, 50 czy 100? Stali koło mnie ludzie, którzy to słyszeli. On powiedział: 50 ani 100 nie wystarczy, zabijcie 300, 400 co najmniej. Chodził i patrzył, jak biedacy jedzą. Pomagał rozdzielać żywność, rozdawał każdemu baraninę. Gdy tylko ktoś wstawał, pytał go o życie osobiste, gdzie mieszka i czym się zajmuje. Większość ludzi odpowiadała: nie mamy nikogo oprócz Boga i ciebie. Dawał im od państwa po kawałku ziemi i pieniądze na budowę domu. Te rozkazy wypełniano natychmiast. Ciepło mnie przywitał, a potem podarował mi samochód. Powiedziałem mu: panie, nie umiem prowadzić. Jestem człowiekiem, którego Bóg uczynił nieczułym na świat. Nie chcę mieć samochodu. A on na to: Abu Zakaria, tylko sknera odrzuca szczodrość. Więc powiedziałem: jesteś hojnym człowiekiem, więc przyjmuję to od ciebie. Wziąłem ten samochód i sprzedałem go komuś z Samary za 66 tysięcy dinarów. Rozdawał ludziom strzelby, samochody, budynki i ziemię, aby umocnić wśród nich swe wpływy. Uciekając, Saddam domagał się wielu przysług. Zmieniał samochody, kierowców i stroje. Przenosił się z jednej kryjówki do innej. Zachęcał lojalnych sobie ludzi do oporu wobec Amerykanów. Jak spędzał długie, samotne godziny w tych tajnych miejscach, z dala od wścibskich oczu i zwykłych wygód? Lubił chleb domowego wypieku, ale jego prawdziwym pożywieniem i ulubioną rozrywką była lektura. Latami wnikliwie czytał książki napisane na temat i przez Hitlera, Stalina i Machiavellego. Według Saddama ci myśliciele byli jego polityczną manną, nawet w dyskusjach z przeciwnikami. Przyszedł do czytania marksizmu. Czytał wszelkie dzieła Lenina, Marksa i Engelsa. Mógł ci zacytować historię z przeszłości. Na przykład Hitlera. Nauczył się jego książek na pamięć. Ruszajmy. Działając w podziemnej partii Baas na początku lat 60., Saddam przyjął elementy ideologii komunistycznej. Lata 50. to w Iraku okres politycznej niestabilności. Podczas gdy w Egipcie i Syrii zaczęli rządzić arabscy nacjonaliści, Irak pozostał monarchią do roku 1958. A teraz kryzys najniebezpieczniejszy ze wszystkich. Rewolucja w Iraku. Król Faisal, koronowany w roku 53, i jego kuzyn, następca tronu, książę Abdullah, od 14 lat pełniący funkcję regenta, zostali ponoć zamordowani. Wprowadzona na tron przez Brytyjczyków w 1921 roku dynastia Haszymidów została obalona w 1958 roku w wojskowym zamachu stanu kierowanym przez Abdulla Karima Kasima, oficera armii.
Kasim był irackim nacjonalistą sprzyjającym partii komunistycznej. Partia Baas o zdecydowanie arabsko-nacjonalistycznym nastawieniu chciała wydrzeć firmom zachodnim kontrolę nad iracką ropą. Abdul Karim Kasim i komuniści stali się jej śmiertelnymi wrogami. W roku 59 Saddam został wprowadzony do partii Baas przez swego wuja, Harillaha. Partia postanowiła podjąć bezpośrednie działania, a Saddam, jako znany morderca i ochoczy rekrut, był dla niej użyteczny. Właśnie w Bagdadzie ujrzałem światło. Podszedł do mnie człowiek, który chciał, żebym wstąpił do arabskiej socjalistycznej partii Baas. Jej celem było zjednoczenie Arabów w jedno państwo, od Oceanu Atlantyckiego do Zatoki Perskiej. To była ścieżka, której szukałem. Znalazł się we właściwym miejscu w odpowiednim czasie. Potrzebował członków partii, a oni potrzebowali jego bezwzględności i politycznej przebiegłości. Wkrótce został członkiem zespołu, który miał zabić Abdulla Karima Kasima. Oto jak film Długie Dni, którego nakręcenie zlecił Saddam, będąc prezydentem, przedstawia ten atak w oparciu o relacje samego Saddama. Gdy wyczerpałem magazynek, sięgnąłem po następny, lecz zanim zdążyłem go wymienić, usłyszałem strzały od strony jednego z policjantów. Strzelił z rewolweru i trafił mnie w nogę. Zobaczyłem, że Saddam Hussein utyka i zapytałem go, co się stało. Powiedział, przewróciłem się w łazience. Zapytałem, jak sądzisz, kto próbował zabić Abdulla Karima Kasima? Odpowiedział, tylko komuniści mogli zyskać na zabiciu go. Saddam nauczył się już nastawiać przeciwko sobie politycznych rywali. Choć Abdul Karim Kasim przeżył atak, Saddam był poszukiwany. Uciekł do Syrii, a potem do Egiptu, gdzie przez kilka lat studiował prawo. Gdy wrócił do Iraku, trafił na krótki czas do aresztu za inny akt politycznej przemocy, ale przez cały czas wraz z innymi członkami partii planował przejęcie władzy. Jako członek partii był bardzo oddany i odważny. Był także ciepły i uprzejmy wobec innych członków partii. Nigdy nie zirytował żadnego z partyjnych przywódców. Był osobą bardzo opanowaną i aktywną. Lata 60. to dla Saddama okres obfitujący w wydarzenia. W 63. roku poślubił Sadżetul Fah, córkę swego wuja Harillaha, z którą się wychował. Niebawem urodził się Uday, po nim Kusaj, a później trzy córki. Był ponoć bardzo oddany rodzinie. Obaj synowie mieli odegrać kluczową rolę w rządzeniu Irakiem. W 68 roku na skutek zamachu stanu partia Baas przejęła władzę. W rok później Saddam został zastępcą prezydenta al-Bakra. Jego pozycja wzrosła, gdyż przypisano mu udaną nacjonalizację irackiej branży naftowej, co pozwoliło sfinansować potężny rozwój i modernizację kraju. Pnąc się po szczeblach partyjnych, Saddam uświadomił sobie coś, z czego inni członkowie nie zdawali sobie sprawy, że pragnąc wzmocnić swoją pozycję polityczną, należy wykorzystywać i kontrolować media, a zwłaszcza telewizję. Pieniądze napływające do kraju z nacjonalizacji ropy pozwoliły wiceprezydentowi Saddamowi rozwinąć iracką sieć radiową i telewizyjną. Saddam ochoczo kontaktował się z Sowietami i korzystał z ich metod, mimo iż zabijał komunistów. Wysyłał lojalnych studentów partyjnych za granicę, aby uczyli się metod propagandy od Sowietów i umiejętności technicznych od Zachodu, dzięki czemu mógł się potem popisywać w irackich mediach państwowych. Nagle pojawiła się grupa około 200 młodych ludzi.
Sprowadzono ich do budynków radia i telewizji i dano wysokie posady. Ci ludzie przyszli prosto z uniwersytetu. Później dowiedzieliśmy się, że byli członkami partii. Media chodziły za nim krok w krok, więc Irakijczycy wierzyli, że to on jest prawdziwym przywódcą. Chodził do domów zwyczajnych ludzi, sprawdzał, co jedzą, pytał ich o dzieci, odwiedzał szpitale i szkoły, spotykał się z urzędnikami, wydawał instrukcje. To wszystko pokazywały media, stwarzając wrażenie, że to on jest przywódcą politycznym, mimo iż był numerem dwa. A więc Saddam Hussein pożenił naftowe bogactwo z bezlitosną tyranią. Były też kampanie propagandowe. To były filary władzy Saddama. Tyrania, niezrównany aparat bezpieczeństwa, który pilnował nawet jego synów. Prawdę mówiąc, on nie wierzył nawet sam sobie. Na pozór Saddam występował jako pełen szacunku asystent, zawsze krok lub dwa za prezydentem Ahmadem al-Bakrem. Lecz utworzył rozległą służbę bezpieczeństwa, która była lojalna wobec niego. W 1979 roku postanowił usunąć niedomagającego prezydenta. Na prywatnym spotkaniu przekonał al-Bakra do rezygnacji. W partii rozległy się głosy protestu i poparcia dla al-Bakra. Doprowadziło to do publicznej demonstracji tego, w czym Saddam był wielki – zemsty. W swoim konspiracyjnym umyśle Saddam Hussein postrzegał to jako opozycję, jako spisek zmierzający do pozbycia się go, więc się zemścił i zabił ich wszystkich. Saddam wezwał przywództwo partii Baas na osławione zebranie, podczas którego obwieścił, że wśród kierownictwa jest 55 zdrajców. Poszliśmy na to spotkanie. Wyraźnie wyczuwało się przerażenie. Czołgi i samochody pancerne sprawiały, że atmosfera była inna niż na wszystkich poprzednich zebraniach przywództwa. Nie potrzebujemy stalinowskich metod, żeby poradzić sobie ze zdrajcami. Potrzebujemy do tego naszych własnych metod. Wciąż na nowo mówił o zdradzie i karach, które nastąpią. Robił to nie słuchając ludzi, którzy chcieli przedstawić swoje wyjaśnienia. Spotkanie było transmitowane przez telewizję, choć do dziś przetrwały tylko fragmenty tego nagrania. Wynoście się. Oddani członkowie partii, których Saddam fałszywie oskarżył o współpracę z Syrią w celu obalenia rządu, zostali wyprowadzeni na zewnątrz w celu natychmiastowego stracenia. Byłem oskarżony. Moje nazwisko pojawiło się wśród tych wezwanych na przesłuchanie. Uznano mnie niewinnym. Mówię to dla historii, bo prezydent Saddam stwierdził, Mohammad nie jest konspiratorem. Mohammad Dabdab był jedyną osobą z listy, która uniknęła egzekucji, wyłącznie dlatego, że zmienny Saddam w ostatniej chwili go ułaskawił. To świadectwo innej ważnej cechy Saddama, wykorzystującego swą władzę bez skrupułów czy dyskryminowania. Tylko on mógł decydować, czy dać komuś życie, czy też je odebrać. Moje wspomnienia są bolesne. Straciłem część najdroższych przyjaciół. Przyjaciół, z którymi spędziłem najlepsze lata życia w dzieciństwie i młodości, z którymi dorastałem politycznie. Utrata takich przyjaciół w jednej chwili, bez żadnego powodu, bardzo boli. U
Uciekając przed amerykańskimi patrolami przez 8 miesięcy 2003 roku, Saddam mógł rozmyślać o ludziach, z którymi stykał się w latach 70. i 80. Arafat, król Hussein, Kofi Annan, Donald Rumsfeld, Jacques Chirac. Wyglądało na to, że żadnemu z nich nie przeszkadza mordercza przeszłość Saddama. Jako możny tego świata jeździł z wizytami państwowymi do Moskwy i zawierał umowy z marszałkiem Tito. Panie prezydencie, Amerykanie. Tak, tak, tak. Chłopiec, który marzył jedynie o lornetce i strzelbie myśliwskiej, zaszedł dalej niż sobie wyobrażał. Zdobywszy władzę nad życiem i śmiercią w 79 roku, co miał zamiar z nią zrobić? Rozpaczliwie chciał być zapamiętany przez historię, a to oznaczało, że musiał wywołać wojnę. Natychmiast mianował się marszałkiem irackiej armii, tej samej, która nie przyjęła go, gdy chciał się zaciągnąć jako nastolatek. Jego wojskowe ambicje ujawniły się wiele lat wcześniej, na spotkaniu przywództwa partii Baas. Chciał dowieść swojej sprawności i wiedzy, wykazać się wojskową przeszłością. Powiedział, że każda wojna w historii wydaje bohatera. Halo? Niech Bóg cię wspiera. Jak się masz? Jak tam sprawy? Jak przebiegają operacje militarne? Myślę, że wróg może próbować przeprowadzić chyłkiem ulicami swoją artylerię. W 1980 roku Saddam najechał sąsiedni Iran, co przysporzyło mu popularności wśród Amerykanów i skończyło się wydrenowaniem państwowego skarbca. Ta wojna ciągnęła się przez 8 lat. Zginęło 200 tysięcy Irakijczyków. Nie było zdecydowanych zwycięzców, ale Saddam nazwał wystawny pomnik tej krwawej wojny łukiem zwycięstwa. Jego zdaniem wojna uczyniła zeń bohatera wdzięcznego narodu irackiego. Studiowanie Hitlera i Stalina opłaciło się. Pomnik dedykowano bohaterowi narodowego oporu. Hełmy zabitych Irańczyków rozsypane pod łukiem wydają się maleńkie w porównaniu z dłońmi dzierżącymi miecze, które wznoszą się powyżej. Te potężne symbole zostały odlane z irańskich dział. Za model posłużyły ręce samego Saddama. W latach 80. wojenny bohater regularnie otwierał nowe budynki. Podczas gdy wojna iracko-irańska, a potem wojna w Zatoce Perskiej drastycznie zmniejszyły dochody zwyczajnych Irakijczyków, Saddam wydał, jak się szacuje, około 2 miliardów dolarów na ponad 80 wspaniałych pałaców w całym kraju. Żaden przeciętny Irakijczyk nigdy nie postawił tu stopy. Dziś też nie mogą tego zrobić, gdyż miejsca te okupują Amerykanie. Jeden z największych pałaców mieści się w Tikricie, w pobliżu miejsca jego narodzin. To jedna z 48 rezydencji ukończonych w czasie trwania sankcji nałożonych na Irak. Choć architektka Bandam Ludzi wygrała kilka konkursów, Saddam nie zamówił u niej projektu, wybierając tych, którzy gloryfikowali go w bardziej otwarty sposób. Jako człowiek zainteresowany unieśmiertelnieniem samego siebie, człowiek, którego narcyzm osiągnął stopień wielkości, potrzebuje wokół siebie ludzi, którzy odbijaliby tę wielkość. Architekci, którzy go otaczali i zaszczepiali w nim to zamiłowanie do wielkości, wpajali mu poczucie boskości. W ostatnich latach Saddam umocnił to poczucie boskości, budując meczety i nadając im swoje imię. Ten w Tikricie zdobią liczne inskrypcje poświęcone jemu. Ponieważ islamskie prawo zabrania burzenia meczetów, Saddam zagwarantował sobie, że jego imię zostanie przekazane potomności. Podczas gdy on zapewniał sobie miejsce w historii, zwyczajni Irakijczycy ginęli bez śladu. Od roku 1979 setki tysięcy mieszkańców Iraku dzieliło przerażające doświadczenia.
W dzień i w nocy, bez względu na to, czy byłeś sunnitą, szyitą, kurdem, chrześcijaninem, komunistą czy Żydem, nigdy nie wiedziałeś, kiedy służby bezpieczeństwa przyjdą po ciebie. System wywiadu Saddama był wzorowany na stalinowskim KGB. Każdy Irakijczyk musiał w nim uczestniczyć, pisząc tak zwane czarnoatramentowe raporty z doniesieniami na innych. Żartowano, że kiedy ktoś chce pożyczyć pióra, to na pewno chce napisać coś złego na kolegę. To była jedna z ulubionych metod reżimu manifestowania swej władzy nad wszystkimi Irakijczykami. Raport kolegi lub sąsiada, często z fałszywymi lub nieprecyzyjnymi oskarżeniami, doprowadzał do budzących lęk przesłuchań. Nikt jeszcze nie zna pełnej liczby tych, którzy trafili do rozległych irackich więzień. Zostali straceni, byli torturowani lub przetrzymywani z powodu politycznych przestępstw, prawdziwych lub zmyślonych. Ale od roku 1979 znikło co najmniej 17 tysięcy ludzi. O tysiącach innych wiadomo, że zostali zabici, a nad dziesiątkami tysięcy znęcano się lub bito ich. Rozkazy zabójstw przychodziły często z samego szczytu. Kilkakrotnie zostałem ranny tutaj, tutaj i tutaj. Wybito mi też palec, gdy próbowałem osłaniać twarz. Może niestety, ale uciekłem. W więzieniu otaczali mnie ludzie, którzy chcieli umrzeć, bo nie mogli już tego znieść. Trzymano ich przy życiu tylko po to, by ich torturować. Hashim Hassan rozgniewał pałac, ujawniając w gazecie, że na uchodźstwie żyją irackcy politycy przeciwni Saddamowi. Nieposłuszeństwo wobec zakazów kosztowało go drogo, ale w końcu uciekł. Z luksusów swoich jarmarcznych pałaców Saddam wymierzał sprawiedliwość akceptowaną w jego plemiennej wiosce. Przeniósł mentalność Al-Audży w samo centrum państwa. Zabijają odważni, a kradną sprytni. To były jego wartości. Moim zdaniem Saddam Hussein korzystał na tych swoich dziedzicznych uzdolnieniach. Saddam umocnił swój żelazny uścisk, tworząc Ministerstwo Informacji, kontrolujące telewizję, radio, prasę i sztukę, jeden z najważniejszych wydziałów rządu. Każdego dnia sprawdzał wyniki tego ministerstwa i nakazywał zmiany. Dzwonek czerwonego telefonu oznaczał zagrożenie. Kiedy zadzwonił telefon, szef departamentu stawał na baczność przed podniesieniem słuchawki, bo to musiał być albo Abed Hamoud, albo ktoś z biura prezydenta. Dzwoniący nigdy nie podawał nazwiska, mówił tylko, że jest z biura prezydenta. Te instrukcje należało wykonywać dokładnie, bez żadnego wahania. Gdy jakaś myśl miała zostać rozpowszechniona, musiała trafić do radia, telewizji i gazet. Czasem można było trafić do więzienia lub nawet na tortury. Więc Ministerstwo Informacji zawsze oznaczało sytuację kryzysową. Saddam był szefem mediów. Nic nie mogło zostać opublikowane bez jego wiedzy i instrukcji. Mam kilka dokumentów opublikowanych w gazetach. Saddam wstawał o 5 rano, zaczynał czytać irackie gazety i zaznaczał artykuły. Mówił, ten artykuł jest dobry, nadajcie go w radio i w telewizji wiele razy. Wiele razy.
Jeżeli na przykład stwierdził, że jakaś fotografia jest zbyt ciemna lub prześwietlona, kazał karać fotografa, bo wiedział, że gdyby taka fotografia ukazała się na pierwszej stronie jakiejkolwiek gazety, jego obraz w oczach irackiego narodu doznałby uszczerbku. Pewien człowiek spędził 7 lat w więzieniu za to, że wydrukował w gazecie zdjęcie Saddama odwrócone na lewą stronę. Ta atmosfera lęku i szeptów narastała przez całe lata 80. i 90. Saddam nie był jedynym winowajcą. Jego syn Uday słynął z tego, że osobiście terroryzował przyjaciół i kolegów. Uday był także szefem Związku Dziennikarzy. Te spotkania były miejscem tortur, strachu i rozpaczy. W dniu, kiedy miałeś się spotkać z przywódcą związku, sama myśl o tym sprawiała, że zaczynałeś nieregularnie oddychać. Wargi ci bielały, ogarniały cię mdłości. Na tych zebraniach były zwierzęta, były tam lwy i tygrysy. Nazywał je swoimi pieszczoszkami. Mogły swobodnie chodzić. Jak można siedzieć na zebraniu, gdy obok ciebie po prawej albo po lewej siedzi lew? Jak byś się czuł? Jak można to wyrazić? W Iraku lat 90. należącym do Saddama i jego rodziny życie wisiało na włosku. Świat, który stworzyli Husajnowie, przypominał raczej upadające cesarstwo rzymskie niż zmodernizowane państwo arabskie. Co ciekawe, Uday, którego oglądamy tu na przejażdżce z bratem jego najnowszym Bentleyem, zachęcał niektórych do wyrażania krytycznych opinii o reżimie swego ojca. Może wynikało to z jego przekonania, że ma większe prawo do dziedzictwa po Saddamie niż jego brat Husaj, któremu dyktator powierzył kontrolę nad służbą bezpieczeństwa. Bycie członkiem rodziny Saddama nie chroniło cię, jeżeli twoją zbrodnią był brak lojalności. Saddam Kamel, kuzyn z Tikritu, pomógł prezydentowi, wcielając się w niego w filmie Długie Dni. Wiesz, co ci powiem? Oddałem się partii. Nie do mnie należy krytykowanie jej w tym momencie. Wiedzieliśmy, że ten człowiek jest krewnym prezydenta republiki, więc oczywiście byliśmy ostrożni. Jeżeli grasz obok kuzyna prezydenta, to chcesz, żeby zachował cię w miłej pamięci. W Iraku nazywamy takiego człowieka chol, co po prostu znaczy wieśniak. On zupełnie nie potrafił grać. Jak my to mawiamy w Iraku, nie zszedł z chodnika na jezdnię. Przywieźli go ze szkoły tylko dlatego, że był podobny do Saddama Husajna. Saddam Kamel nie był dobrym aktorem. Martwiliśmy się o niego, bo miał grać główną rolę w tym filmie. Później Saddam Kamel został ochroniarzem prezydenta i w końcu poślubił Ranę, córkę Saddama Husajna. Natomiast jego brat, Husajn Kamel, został ministrem przemysłu zbrojeniowego i ożenił się z inną córką prezydenta, Ragat. Ta radosna scena rodzinna to raczej efekt prowadzonej przez Saddama kontroli zdjęć, gdyż w tej rodzinie pełno było waśni.
Uday podjął walkę z Saddamem i Husajnem Kamelami, którzy obawiając się o życie zbiegli do Jordanii i potępili reżim Saddama. Pracowałem wcześniej w placówce aparatu bezpieczeństwa. W końcu powrócili do Iraku. Po kilku dniach Saddam Kamel, znany milionom jako prezydent w filmie Długie Dni oraz jego brat, zginęli pod gradem kul. Prezydent uczynił swoje dwie córki wdowami. Po śmierci Saddama Kamela film został oczywiście zakazany, bo Kamel został uznany za zdrajcę. Szef jego klanu został zabity. Wszyscy znają tę historię. Kiedy Saddam Kamel zginął, film umarł razem z nim. To był koniec. Czy Saddam, powieściopisarz i pożeracz opowieści, dostrzegł, że symbolicznie zabił sam siebie, mordując Saddama Kamela? To rzadka, oryginalna kopia filmu przechowana przez pracownika kina. Długie dni, niegdyś obowiązkowe dla każdego Irakijczyka, zostały zakazane i należało je zniszczyć. Promienne fotografie rodzinne wymagały korekty. Trzeba było usunąć dwóch braci. Nie wyobrażasz sobie, ile musieliśmy zniszczyć zdjęć przedstawiających braci Kamelów z prezydentem Iraku. Tysiące, może nawet miliony zdjęć. Każda fotografia, na której iracki prezydent został przedstawiony obok Husajna i Saddama Kamelów, musiała być spalona i zniszczona. To był pierwszy przypadek w historii Iraku, kiedy pozwolono nam palić zdjęcia Saddama Husajna. Pomyśl tylko, gdybyś spalił zdjęcie Saddama, zostałbyś natychmiast stracony. Gdybyś majstrował przy zdjęciu Saddama, zostałbyś stracony. خلينا وحياة الحب رجع بينا. Zmienianie historii i przedstawianie siebie w odmiennym świetle to były cechy Saddama. W pierwszej wojnie w Zatoce ten dowódca, który chciał być bohaterem, przegrał. Znamienne, że zaraz potem napisał swoją pierwszą historię miłosną, Zabiba i król. Uważa się, że Zabiba symbolizuje Irak, a szlachetny król to Saddam. Nim bohaterka stała się męczennicą zamordowaną przez barbarzyńskich najeźdźców z zachodu, autor opisuje tę piękną heroinę. Gdy szła, serce chciało wyskoczyć mu z piersi. Kochał ją znacznie bardziej niż swoje żony i inne nałożnice. A mimo to nigdy nie wyznał jej swojej miłości, gdyż nie pozwalały mu na to ograniczenia stanu królewskiego. Gdy jego obraz poza Irakiem podupadał, a jego naród borykał się z sankcjami, Saddam wycofał się w świat fantazji swoich powieści. W Zabibie i królu monarcha jest surowy, ale ludzie wiedzą, że kiedy odejdzie, będą tęsknili za ładem. Saddam uważał się za potężnego króla w romantyczny sposób związanego z ludem. Jego najbliższy krąg składał się z ludzi o podobnym do niego pochodzeniu, którzy podzielali jego zainteresowania, takie jak wędkarstwo i pieczenie chleba. Pewnego dnia piekłem dla niego chleb na zewnątrz. Przyszedł i stanął obok mnie. Potem wrzucił do wody granat. Nastąpiła eksplozja i na powierzchnię wypłynęły ryby. Wołał rybaków, każąc im zabrać ryby, ale nikogo nie było w pobliżu, więc kazał mnie to zrobić. Nic nie mówiąc, wszedłem do wody i zebrałem ryby. Zapytał, ile ich jest. Odpowiedziałem, Bóg jest łaskawy. On na to, przynieś je tutaj, to się przekonamy. Sam je posortował i mówił mi, jak którą należy jeść. Dał mi w nagrodę 500,000 dinarów. Od końca lat 90. Saddam próbował podtrzymywać pozory, że nadal jest ukochanym przywódcą. W epoce anten satelitarnych jego propaganda była mniej przekonująca.
On sam zajmował się przede wszystkim swoimi powieściami. Na początku 2003 roku miał gotowe do opublikowania dwie następne. Na kilka dni przed inwazją koalicji, oblegany przez generałów Saddam, upierał się przy spotkaniu z wybitnym irackim pisarzem w sprawie napisania scenariusza na podstawie mężczyzn i miasta. Ów pisarz, Adil Kadim, nie chciał tego robić, gdyż uważał, że na skutek przekonania Saddama, iż jest prorokiem, będzie to praca ryzykowna i groźna. Został jednak wezwany do pałacu. Poprosił, żebym usiadł. Zaproponował kawę albo herbatę, ale podziękowałem. Powiedział, wiem, że masz swoje zastrzeżenia, ale nie powinieneś tego komplikować. Powiedziałem, bynajmniej, panie prezydencie, chciałbym tylko napisać tekst, który byłby godny pańskiej pozycji i osoby. Inwazja koalicji uratowała Adila Kadima przed pisaniem tej adaptacji. Prezydent Al-Audży, który tak bardzo chciał przejść do historii jako przywódca, który potrafi równie dobrze pisać jak walczyć, musiał się skoncentrować na czymś podstawowym, na przetrwaniu. Ten widok Saddama w chwili, gdy Amerykanie wkraczali do Iraku, to jego ostatnia bohaterska propaganda. Nieustraszony przywódca w obliczu przeciwieństw. Szczere poparcie tłumu sprawiło, iż Saddam uwierzył, że jest niezwyciężony. Byliśmy w Al-Adamii i nagle zobaczyliśmy dookoła ludzi. Krzyczeli, niech prorok ześle pokój. Powiedzieliśmy, panie, będziemy cię pilnować, najlepiej będzie tutaj zostać. On na to zostawcie mnie, mój lud mnie ochroni. W kilka dni później Saddam miał przegrać wojnę. Przez 8 miesięcy uciekał. Zmieniał szereg kryjówek, które zapewniali mu lojalni zwolennicy. W końcu okazało się, że wszystkie przebrania, podarunki, groźby lub obietnice nagrody to za mało, żeby go uchronić, nawet w Tikricie. Kiedy pozostawanie w domach stało się zbyt ryzykowne, ukrył się w ziemnej jamie podobnej do trumny. Jaką prozę pisał w tej symbolicznej komorze grobowej? Romanse, thrillery, czy może raczej horrory o zdradzie? Panie i panowie, mamy go. Gdy go znaleziono, ten fantasta, niedoszły bohater i prorok, nie zmarł jak męczennik. Poddał się spokojnie, wiedząc, że odegra rolę w historycznym procesie pokazowym i być może wypełni własną przepowiednię wygłoszoną do współpracowników. Powiedział, historia jest bezlitosna, nie robi rozróżnień. To ja będę odpowiedzialny, nie wy. Opracowanie IZ-Tekst. Tekst polski Roman Palewicz. Czytał Tomasz Kućma. Te spotkania były miejscem tortur, strachu i rozpaczy. W dniu, kiedy miałeś się spotkać z przywódcą związku, sama myśl o tym sprawiała, że zaczynałeś nieregularnie oddychać. Wargi ci bielały, ogarniały cię mdłości. Na tych zebraniach były zwierzęta, były tam lwy i tygrysy. Nazywał je swoimi pieszczoszkami. Mogły swobodnie chodzić. Jak można siedzieć na zebraniu, gdy obok ciebie po prawej albo po lewej siedzi lew? Jak byś się czuł? Jak można to wyrazić? W Iraku lat 90. należącym do Saddama i jego rodziny, życie wisiało na włosku.
świat, który stworzyli Husajnowie, przypominał raczej upadające cesarstwo rzymskie niż zmodernizowane państwo arabskie. Co ciekawe, Udaj, którego oglądamy tu na przejażdżce z bratem, jego najnowszym Bentleyem, zachęcał niektórych do wyrażania krytycznych opinii o reżimie swego ojca. Może wynikało to z jego przekonania, że ma większe prawo do dziedzictwa po Saddamie niż jego brat Husaj, któremu dyktator powierzył kontrolę nad służbą bezpieczeństwa. Bycie członkiem rodziny Saddama nie chroniło cię, jeżeli twoją zbrodnią był brak lojalności. Saddam Kamel, kuzyn z Tikritu, pomógł prezydentowi, wcielając się w niego w filmie Długie dni. Wiesz, co ci powiem? Oddałem się partii. Nie do mnie należy krytykowanie jej w tym momencie. Wiedzieliśmy, że ten człowiek jest krewnym prezydenta republiki, więc oczywiście byliśmy ostrożni. Jeżeli grasz obok kuzyna prezydenta, to chcesz, żeby zachował cię w miłej pamięci. W Iraku nazywamy takiego człowieka chol, co po prostu znaczy wieśniak. On zupełnie nie potrafił grać. Jak my to mawiamy w Iraku, nie zszedł z chodnika na jezdnię. Przywieźli go ze szkoły tylko dlatego, że był podobny do Saddama Husajna. Że to on jest przywódcą politycznym, mimo iż był numerem dwa. A więc Saddam Hussein pożenił naftowe bogactwo z bezlitosną tyranią. Były też kampanie propagandowe. To były filary władzy Saddama. Tyrania, niezrównany aparat bezpieczeństwa, który pilnował nawet jego synów. Prawdę mówiąc, on nie wierzył nawet sam sobie. Na pozór Saddam występował jako pełen szacunku asystent, zawsze krok lub dwa za prezydentem Ahmadem al-Bakrem. Lecz utworzył rozległą służbę bezpieczeństwa, która była lojalna wobec niego. W 1979 roku postanowił usunąć niedomagającego prezydenta. Na prywatnym spotkaniu przekonał al-Bakra do rezygnacji. W partii rozległy się głosy protestu i poparcia dla al-Bakra. Doprowadziło to do publicznej demonstracji tego, w czym Saddam był wielki – zemsty. W swoim konspiracyjnym umyśle Saddam Hussein postrzegał to jako opozycję, jako spisek zmierzający do pozbycia się go, więc się zemścił i zabił ich wszystkich. Saddam wezwał przywództwo partii Baas na osławione zebranie, podczas którego obwieścił, że wśród kierownictwa jest 55 zdrajców. Poszliśmy na to spotkanie. Wyraźnie wyczuwało się przerażenie. Czołgi i samochody pancerne sprawiały, że atmosfera była inna niż na wszystkich poprzednich zebraniach przywództwa. Nie potrzebujemy stalinowskich metod, żeby poradzić sobie ze zdrajcami. Potrzebujemy do tego naszych własnych metod. Wciąż na nowo mówił o zdradzie i karach, które nastąpią. Robił to, nie słuchając ludzi, którzy chcieli przedstawić swoje wyjaśnienia. Spotkanie było transmitowane przez telewizję, choć do dziś przetrwały tylko fragmenty tego nagrania. Wynoście się! Oddani członkowie partii, których Saddam fałszywie oskarżył o współpracę z Syrią w celu obalenia rządu, zostali wyprowadzeni na zewnątrz w celu natychmiastowego stracenia. Byłem oskarżony. Moje nazwisko pojawiło się wśród tych wezwanych na przesłuchanie. Uznano mnie niewinnym. Mówię to dla historii, bo prezydent Saddam stwierdził, Mohammad nie jest konspiratorem. On sam zajmował się przede wszystkim swoimi powieściami. Na początku 2003 roku miał gotowe do opublikowania dwie następne.
Na kilka dni przed inwazją koalicji, oblegany przez generałów Saddam, upierał się przy spotkaniu z wybitnym irackim pisarzem w sprawie napisania scenariusza na podstawie mężczyzn i miasta. Ów pisarz, Adil Kadim, nie chciał tego robić, gdyż uważał, że na skutek przekonania Saddama, iż jest prorokiem, będzie to praca ryzykowna i groźna. Został jednak wezwany do pałacu. Poprosił, żebym usiadł. Zaproponował kawę albo herbatę, ale podziękowałem. Powiedział, wiem, że masz swoje zastrzeżenia, ale nie powinieneś tego komplikować. Powiedziałem, bynajmniej, panie prezydencie, chciałbym tylko napisać tekst, który byłby godny pańskiej pozycji i osoby. Inwazja koalicji uratowała Adila Kadima przed pisaniem tej adaptacji. Prezydent z Al-Audży, który tak bardzo chciał przejść do historii jako przywódca, który potrafi równie dobrze pisać jak walczyć, musiał się skoncentrować na czymś podstawowym, na przetrwaniu. Ten widok Saddama w chwili, gdy Amerykanie wkraczali do Iraku, to jego ostatnia bohaterska propaganda. Nieustraszony przywódca w obliczu przeciwieństw. Szczere poparcie tłumu sprawiło, iż Saddam uwierzył, że jest niezwyciężony. Byliśmy w Al-Adamii i nagle zobaczyliśmy dookoła ludzi. Krzyczeli, niech prorok ześle pokój. Powiedzieliśmy, panie, będziemy cię pilnować, najlepiej będzie tutaj zostać. On na to zostawcie mnie, mój lud mnie ochroni. W kilka dni później Saddam miał przegrać wojnę. Przez 8 miesięcy uciekał. Zmieniał szereg kryjówek, które zapewniali mu lojalni zwolennicy. W końcu okazało się, że wszystkie przebrania, podarunki, groźby lub obietnice nagrody to za mało, żeby go uchronić, nawet w Tikricie. Kiedy pozostawanie w domach stało się zbyt ryzykowne, ukrył się w ziemnej jamie podobnej do trumny. Jaką prozę pisał w tej symbolicznej komorze grobowej? Romanse, thrillery, czy może raczej horrory o zdradzie? Panie i panowie, mamy go. Gdy go znaleziono, ten fantasta, niedoszły bohater i prorok, nie zmarł jak męczennik. Poddał się spokojnie, wiedząc, że odegra rolę w historycznym procesie pokazowym i być może wypełni własną przepowiednię. Uciekając przed amerykańskimi patrolami przez 8 miesięcy 2003 roku, Saddam mógł rozmyślać o ludziach, z którymi stykał się w latach 70. i 80. Arafat, król Hussein, Kofi Annan, Donald Rumsfeld, Jacques Chirac. Wyglądało na to, że żadnemu z nich nie przeszkadza mordercza przeszłość Saddama. Jako możny tego świata jeździł z wizytami państwowymi do Moskwy i zawierał umowy z marszałkiem Tito. Panie prezydencie, Amerykanie. Tak. Chłopiec, który marzył jedynie o lornetce i strzelbie myśliwskiej, zaszedł dalej niż sobie wyobrażał. Zdobywszy władzę nad życiem i śmiercią w 79 roku, co miał zamiar z nią zrobić? Rozpaczliwie chciał być zapamiętany przez historię, a to oznaczało, że musiał wywołać wojnę. Natychmiast mianował się marszałkiem irackiej armii, tej samej, która nie przyjęła go, gdy chciał się zaciągnąć jako nastolatek. Jego wojskowe ambicje ujawniły się wiele lat wcześniej, na spotkaniu przywództwa partii Baas. Chciał dowieść swojej sprawności i wiedzy, wykazać się wojskową przeszłością. Powiedział, że każda wojna w historii wydaje bohatera. Halo? Niech Bóg cię wspiera. Jak się masz? Jak tam sprawy? Jak przebiegają operacje militarne? Myślę, że wróg może próbować przeprowadzić chyłkiem ulicami swoją artylerię. W 1980 roku Saddam najechał sąsiedni Iran, co przysporzyło mu popularności wśród Amerykanów i skończyło się wydrenowaniem państwowego skarbca. Ta wojna ciągnęła się przez 8 lat. Zginęło 200 tysięcy Irakijczyków.
Nie było zdecydowanych zwycięzców, ale Saddam nazwał wystawny pomnik tej krwawej wojny łukiem zwycięstwa. Jego zdaniem wojna uczyniła zeń bohatera wdzięcznego narodu irackiego. Studiowanie Hitlera i Stalina opłaciło się. Pomnik dedykowano bohaterowi narodowego oporu. Hełmy zabitych Irańczyków rozsypane pod łukiem wydają się maleńkie w porównaniu z dłońmi dzierżącymi miecze, które wznoszą się powyżej. Te potężne symbole zostały odlane z irańskich dział. Za model posłużyły ręce samego Saddama. W latach 80. wojenny bohater regularnie otwierał nowe budynki. Podczas gdy wojna iracko-irańska, a potem wojna w Zatoce Perskiej drastycznie zmniejszyły dochody zwyczajnych Irakijczyków, Saddam wydał, jak się szacuje, około 2 miliardów dolarów na ponad 80 wspaniałych. Zabijają odważni, a kradną sprytni. To były jego wartości. Moim zdaniem Saddam Hussein korzystał na tych swoich dziedzicznych uzdolnieniach. Saddam umocnił swój żelazny uścisk, tworząc Ministerstwo Informacji kontrolujące telewizję, radio, prasę i sztukę, jeden z najważniejszych wydziałów rządu. Każdego dnia sprawdzał wyniki tego ministerstwa i nakazywał zmiany. Dzwonek czerwonego telefonu oznaczał zagrożenie. Kiedy zadzwonił telefon, szef departamentu stawał na baczność przed podniesieniem słuchawki, bo to musiał być albo Abed Hamoud, albo ktoś z biura prezydenta. Dzwoniący nigdy nie podawał nazwiska, mówił tylko, że jest z biura prezydenta. Te instrukcje należało wykonywać dokładnie, bez żadnego wahania. Gdy jakaś myśl miała zostać rozpowszechniona, musiała trafić do radia, telewizji i gazet. Czasem można było trafić do więzienia lub nawet na tortury. Więc Ministerstwo Informacji zawsze oznaczało sytuację kryzysową. Saddam był szefem mediów. Nic nie mogło zostać opublikowane bez jego wiedzy i instrukcji. Mam kilka dokumentów opublikowanych w gazetach. Saddam wstawał o 5 rano, zaczynał czytać irackie gazety i zaznaczał artykuły. Mówił, ten artykuł jest dobry, nadajcie go w radio i w telewizji wiele razy. Jeżeli na przykład stwierdził, że jakaś fotografia jest zbyt ciemna lub prześwietlona, kazał karać fotografa. Bo wiedział, że gdyby taka fotografia ukazała się na pierwszej stronie jakiejkolwiek gazety, jego obraz w oczach irackiego narodu doznałby uszczerbku. Pewien człowiek spędził 7 lat w więzieniu za to, że wydrukował w gazecie zdjęcie Saddama odwrócone na lewą stronę. Ta atmosfera lęku i szeptów narastała przez całe lata 80. i 90. Saddam nie był jedynym winowajcą. Jego syn Uday słynął z tego, że osobiście terroryzował przyjaciół i kolegę Hamoud albo ktoś z biura prezydenta. Dzwoniący nigdy nie podawał nazwiska, mówił tylko, że jest z biura prezydenta. Te instrukcje należało wykonywać dokładnie, bez żadnego wahania. Gdy jakaś myśl miała zostać rozpowszechniona, musiała trafić do radia, telewizji i gazet. Czasem można było trafić do więzienia lub nawet na tortury. Więc Ministerstwo Informacji zawsze oznaczało sytuację kryzysową. Saddam był szefem mediów. Nic nie mogło zostać opublikowane bez jego wiedzy i instrukcji. Mam kilka dokumentów opublikowanych w gazetach.
Saddam wstawał o 5 rano, zaczynał czytać irackie gazety i zaznaczał artykuły. Mówił, ten artykuł jest dobry, nadajcie go w radio i w telewizji wiele razy. Jeżeli na przykład stwierdził, że jakaś fotografia jest zbyt ciemna lub prześwietlona, kazał karać fotografa. Bo wiedział, że gdyby taka fotografia ukazała się na pierwszej stronie jakiejkolwiek gazety, jego obraz w oczach irackiego narodu doznałby uszczerbku. Pewien człowiek spędził 7 lat w więzieniu za to, że wydrukował w gazecie zdjęcie Saddama odwrócone na lewą stronę. Ta atmosfera lęku i szeptów narastała przez całe lata 80. i 90. Saddam nie był jedynym winowajcą. Jego syn Uday słynął z tego, że osobiście terroryzował przyjaciół i kolegów. Uday był także szefem Związku Dziennikarzy. Te spotkania były miejscem tortur, strachu i rozpaczy. W dniu, kiedy miałeś się spotkać z przywódcą związku, sama myśl o tym sprawiała, że zaczynałeś nieregularnie oddychać. Wargi ci bielały, ogarniały cię mdłości. Na tych zebraniach były zwierzęta, były tam lwy i tygrysy, nazywał je swoimi pieszczoszkami, mogły swobodnie chodzić. Pierwszy przypadek w historii Iraku, kiedy pozwolono nam palić zdjęcia Saddama Husajna. Pomyśl tylko, gdybyś spalił zdjęcie Saddama, zostałbyś natychmiast stracony. Gdybyś majstrował przy zdjęciu Saddama, zostałbyś stracony. خلينا وحياتي الحب رجع بينا Zmienianie historii i przedstawianie siebie w odmiennym świetle to były cechy Saddama. W pierwszej wojnie w Zatoce ten dowódca, który chciał być bohaterem, przegrał. Znamienne, że zaraz potem napisał swoją pierwszą historię miłosną, Zabiba i Król. Uważa się, że Zabiba symbolizuje Irak, a szlachetny król to Saddam. Nim bohaterka stała się męczennicą zamordowaną przez barbarzyńskich najeźdźców z zachodu, autor opisuje tę piękną heroinę. Gdy szła, serce chciało wyskoczyć mu z piersi. Kochał ją znacznie bardziej niż swoje żony i inne nałożnice. A mimo to nigdy nie wyznał jej swojej miłości, gdyż nie pozwalały mu na to ograniczenia stanu królewskiego. Gdy jego obraz poza Irakiem podupadał, a jego naród borykał się z sankcjami, Saddam wycofał się w świat fantazji swoich powieści. W Zabibie i Królu monarcha jest surowy, ale ludzie wiedzą, że kiedy odejdzie, będą tęsknili za ładem. Saddam uważał się za potężnego króla w romantyczny sposób związanego z ludem. Jego najbliższy krąg składał się z ludzi o podobnym do niego pochodzeniu, którzy podzielali jego zainteresowania, takie jak wędkarstwo i pieczenie chleba. Pewnego dnia piekłem dla niego chleb na zewnątrz. Przyszedł i stanął obok mnie. Potem wrzucił do wody granat. Nastąpiła eksplozja i na powierzchnię wypłynęły ryby. Wołał rybaków, każąc im zabrać ryby, ale nikogo nie było w pobliżu, więc kazał mnie to zrobić. Nic nie mówiąc, wszedłem do wody i zebrałem ryby. Zapytał, ile ich jest. Odpowiedziałem, Bóg jest łaskawy. On na to, przynieś je tutaj, to się przekonamy. Sam je posortował i mówił mi, jak którą należy jeść. Dał mi w nagrodę 500 000 dinarów. Mówił,
Od końca lat 90. Saddam próbował podtrzymali. Choć Abdul Karim Qasim przeżył atak, Saddam był poszukiwany. Uciekł do Syrii, a potem do Egiptu, gdzie przez kilka lat studiował prawo. Gdy wrócił do Iraku, trafił na krótki czas do aresztu za inny akt politycznej przemocy, ale przez cały czas wraz z innymi członkami partii planował przejęcie władzy. Jako członek partii był bardzo oddany i odważny. Był także ciepły i uprzejmy wobec innych członków partii. Nigdy nie zirytował żadnego z partyjnych przywódców. Był osobą bardzo opanowaną i aktywną. Lata 60. to dla Saddama okres obfitujący w wydarzenia. W 63. roku poślubił Sadże Tulfah, córkę swego wuja Harillaha, z którą się wychował. Niebawem urodził się Uday, po nim Kusaj, a później 3 córki. Był ponoć bardzo oddany rodzinie. Obaj synowie mieli odegrać kluczową rolę w rządzeniu Irakiem. W 68. roku na skutek zamachu stanu partia Baas przejęła władzę. W rok później Saddam został zastępcą prezydenta al-Bakra. Jego pozycja wzrosła, gdyż przypisano mu udaną nacjonalizację irackiej branży naftowej, co pozwoliło sfinansować potężny rozwój i modernizację kraju. Pnąc się po szczeblach partyjnych, Saddam uświadomił sobie coś, z czego inni członkowie nie zdawali sobie sprawy, że pragnąc wzmocnić swoją pozycję polityczną, należy wykorzystywać i kontrolować media, a zwłaszcza telewizję. Pieniądze napływające do kraju z nacjonalizacji ropy pozwoliły wiceprezydentowi Saddamowi rozwinąć iracką sieć radiową i telewizyjną. Saddam ochoczo kontaktował się z Sowietami i korzystał z ich metod, mimo iż zabijał komunistów. Wysyłał lojalnych studentów partyjnych za granicę, aby uczyli się metod propagandy od Sowietów i umiejętności technicznych od Zachodu, dzięki czemu mógł się potem popisywać w irackich mediach państwowych. Nagle pojawiła się grupa około 200 młodych ludzi. Sprowadzono ich do budynków radia i telewizji i dano wysokie posady. Ci ludzie przyszli prosto z uniwersytetu. Później dowiedzieliśmy się, że byli członkami partii. Gdy chciał się zaciągnąć jako nastolatek. Jego wojskowe ambicje ujawniły się wiele lat wcześniej, na spotkaniu przywództwa partii Baas. Chciał dowieść swojej sprawności i wiedzy, wykazać się wojskową przeszłością. Powiedział, że każda wojna w historii wydaje bohatera. Halo? Niech Bóg cię wspiera. Jak się masz? Jak tam sprawy? Jak przebiegają operacje militarne? Myślę, że wróg może próbować przeprowadzić chyłkiem ulicami swoją artylerię. W 1980 roku Saddam najechał sąsiedni Iran, co przysporzyło mu popularności wśród Amerykanów i skończyło się wydrenowaniem państwowego skarbca. Ta wojna ciągnęła się przez 8 lat. Zginęło 200 tysięcy Irakijczyków. Nie było zdecydowanych zwycięzców, ale Saddam nazwał wystawny pomnik tej krwawej wojny łukiem zwycięstwa. Jego zdaniem wojna uczyniła zeń bohatera wdzięcznego narodu irackiego. Studiowanie Hitlera i Stalina opłaciło się. Pomnik dedykowano bohaterowi narodowego oporu. Hełmy zabitych Irańczyków rozsypane pod łukiem wydają się maleńkie w porównaniu z dłońmi dzierżącymi miecze, które wznoszą się powyżej. Te potężne symbole zostały odlane z irańskich dział. Za model posłużyły ręce samego Saddama. W latach 80. wojenny bohater regularnie otwierał nowe budynki. Podczas gdy wojna iracko-irańska, a potem wojna w Zatoce Perskiej drastycznie zmniejszyły dochody zwyczajnych Irakijczyków, Saddam wydał, jak się szacuje, około 2 miliardów dolarów na ponad 80 wspaniałych pałaców w całym kraju.
Żaden przeciętny Irakijczyk nigdy nie postawił tu stopy. Dziś też nie mogą tego zrobić, gdyż miejsca te okupują Amerykanie. Jeden z największych pałaców mieści się w Tikricie, w pobliżu miejsca jego narodzin. To jedna z 48 rezydencji ukończonych w czasie trwania sankcji nałożonych na Irak. Choć architektka Bandam Ludzi wygrała kilka konkursów, Saddam nie zamówił u niej projektu, wybierając tych, którzy gloryfikowali go w bardziej otwarty sposób. Jako człowiek zainteresowany unieśmiertelnieniem samego siebie, człowiek, którego narcyzm osiągnął stopień wielkości, potrzebuje wokół siebie ludzi, którzy odbijaliby tę wielkość. Architekci, którzy go otaczali i zaszczepiali w nim to zamiłowanie, wskutek zamachu stanu partia Baas przejęła władzę. Rok później Saddam został zastępcą prezydenta al-Bakra. Jego pozycja wzrosła, gdyż przypisano mu udaną nacjonalizację irackiej branży naftowej, co pozwoliło sfinansować potężny rozwój i modernizację kraju. Pnąc się po szczeblach partyjnych, Saddam uświadomił sobie coś, z czego inni członkowie nie zdawali sobie sprawy, że pragnąc wzmocnić swoją pozycję polityczną, należy wykorzystywać i kontrolować media, a zwłaszcza telewizję. ورفاق أعضاء اللجنة التنفيذية لرابطة الشيوعيين اليوغزلاف وكبار المسؤولين والوفد العراقي. Pieniądze napływające do kraju z nacjonalizacji ropy pozwoliły wiceprezydentowi Saddamowi rozwinąć iracką sieć radiową i telewizyjną. Saddam ochoczo kontaktował się z Sowietami i korzystał z ich metod, mimo iż zabijał komunistów. Wysyłał lojalnych studentów partyjnych za granicę, aby uczyli się metod propagandy od Sowietów i umiejętności technicznych od Zachodu, dzięki czemu mógł się potem popisywać w irackich mediach państwowych. Nagle pojawiła się grupa około 200 młodych ludzi. Sprowadzono ich do budynków radia i telewizji i dano wysokie posady. Ci ludzie przyszli prosto z uniwersytetu. Później dowiedzieliśmy się, że byli członkami partii. Media chodziły za nim krok w krok, więc Irakijczycy wierzyli, że to on jest prawdziwym przywódcą. Chodził do domów zwyczajnych ludzi, sprawdzał, co jedzą, pytał ich o dzieci, odwiedzał szpitale i szkoły, spotykał się z urzędnikami, wydawał instrukcje. To wszystko pokazywały media, stwarzając wrażenie, że to on jest przywódcą politycznym, mimo iż był numerem dwa. A więc Saddam Hussein pożenił naftowe bogactwo z bezlitosną tyranią. Były też kampanie propagandowe. To były filary władzy Saddama. Tyrania, niezrównany aparat bezpieczeństwa, który pilnował nawet jego synów. Prawdę mówiąc, on nie wierzył nawet sam sobie. Na pozór Saddam występował jako pełen szacunku asystent, zawsze krok lub dwa za prezydentem Ahmadem al-Bakrem. Lecz utworzył rozległą służbę bezpieczeństwa, która była lojalna wobec niego. W 79 roku postanowił usunąć samochody, budynki i ziemię, aby umocnić wśród nich swe wpływy. Uciekając, Saddam domagał się wielu przysług. Zmieniał samochody, kierowców i stroje. Przenosił się z jednej kryjówki do innej. Zachęcał lojalnych sobie ludzi do oporu wobec Amerykanów. Jak spędzał długie, samotne godziny w tych tajnych miejscach, z dala od wścibskich oczu i zwykłych wygód? Lubił chleb domowego wypieku, ale jego prawdziwym pożywieniem i ulubioną rozrywką była lektura. Latami wnikliwie czytał książki napisane na temat i przez Hitlera, Stalina i Machiavellego. Według Saddama ci myśliciele byli jego polityczną manną, nawet w dyskusjach z przeciwnikami. Przeszedł do czytania marksizmu. Czytał wszelkie dzieła Lenina, Marksa i Engelsa.
Lenin, Marks, Engels. Mógł ci zacytować historię z przeszłości. Na przykład Hitlera. Nauczył się jego książek na pamięć. Ruszajmy. Działając w podziemnej partii Baas na początku lat 60., Saddam przyjął elementy ideologii komunistycznej. Lata 50. to w Iraku okres politycznej niestabilności. Podczas gdy w Egipcie i Syrii zaczęli rządzić arabscy nacjonaliści, Irak pozostał monarchią do roku 1958. A teraz kryzys najniebezpieczniejszy ze wszystkich. Rewolucja w Iraku. Król Faisal, koronowany w roku 53 i jego kuzyn, następca tronu książę Abdullah, od 14 lat pełniący funkcję regenta, zostali ponoć zamordowani. Wprowadzona na tron przez Brytyjczyków w 1921 roku dynastia Haszymidów została obalona w 1958 roku w wojskowym zamachu stanu kierowanym przez Abdulla Karima Kasima, oficera armii. Kasim był irackim nacjonalistą sprzyjającym partii komunistycznej. Partia Baas o zdecydowanie arabsko-nacjonalistycznym nastawieniu chciała wydrzeć firmom zachodnim kontrolę nad iracką ropą. Abdul Karim Kasim i komuniści stali się jej śmiertelnymi wrogami. W roku 59 Saddam został wprowadzony do partii Baas przez swego wuja, Harillaha. Partia postanowiła podjąć bezpośrednie działania, a Saddam, jako znany morderca i ochoczy rekrut, był dla niej użyteczny. Właśnie w Bagdadzie ujrzałem światło. Podszedł do mnie człowiek, który chciał, żebym wstąpił do arabskiej socjalistycznej partii Baas. Jej celem było zjednoczenie